Jaworznicka firma Rizer od 10 lat działa na rynku budowlanym w mieście i regionie. W sobotnie popołudnie pracownicy oraz zaproszeni goście świętowali okrągłą rocznicę na pikniku rodzinnym na Zotanii. Pierwsze lata wspomina się nam z sentymentem. Teraz właśnie jak pracownicy pokazali też zdjęcia z przeszłości, to taka aż się łezka zakręciła wokół. Na inauguracji imprezy rozegrano towarzyski mecz piłkarski pomiędzy pracownikami Rizera a Zgodą Byczyna. Deszczowa aura nie wystraszyła sportowców. Mecz rozpoczął się brawurowymi atakami drużyny budowlańców. Po pierwszym kwadransie prowadzili oni już 2-0. W kolejnych odsłonach meczu zawodnicy Zgody kondycyjnie i technicznie rozprawili się z rywalami, dokładając 4 bramki. Kapitan Piotr Góralczyk próbował w końcówce poderwać swoich zawodników do walki. Zza linii bocznej oraz z pola ekscytował się żywiołowo grą kolegów. Rywalizacja zakończyła się wynikiem 4-2 dla zawodników Zgody Byczyna. Z boiska z uśmiechem na ustach wszyscy zeszli usatysfakcjonowani. Jak zawodnicy, jak poziom ten sportowy? No, poziom sportowy wyjątkowo wysoki dzisiaj. Spodziewałem się czegoś innego, ale tu widzę, że wszystko było ok. Tak. Zawodnicy Byczyny też super. Kto wygrał mecz? Rizer! Dobrze. W pierwszej połowie 2-0, potem Zgoda Byczyna. No, rozegrali się, chłopaki dobrze grają. Cieszy mi to bardzo, bo również Rizer wspomaga Zgodę Byczynę, więc cieszę się, że chłopaki są w takiej dobrej formie. Możesz pochwalić się dobrym wynikiem bramkowym. Dokładnie, cię bramki szalone. I jak oceniasz zawodników Rizera? Nie grają na co dzień, a dzisiaj stanęli na wysokości zadania? Powiem panu, bo nie sądziłbym, że tak dobrze grają. Jak się podobał mecz? Bardzo dobry był mecz. Naprawdę się staraliśmy, chłopaki do przerwy nam trochę odpuścili, no ale później pokazali, co potrafią. Gratuluję. Za drugie miejsce też jest puchar. Dziękuję całej drużynie za ten wynik, że drugie miejsce zdobyliśmy. I prezesom, dyrektorowi i wszystkim, którzy zorganizowali tą imprezę sportową. Bawmy się wszyscy. Piękny jubileusz, 10 lat, ugruntowało pozycję firmy na rynku. Początki były ciężkie, była nauka na błędach, ale widać, że lata przyniosły pozytywny efekt. W tej chwili to już jest generalne wykonawstwo, kompleksowe prowadzenie projektów, nawet bardzo dużych. Podczas jubileuszu właściciele wyróżnili pracowników, którzy od początku istnienia firmy budowali wspólnie jej renomę i markę. Budują, remontują i realizują nasze inwestycje. Wielkie, wielkie dziękuję. Firma od początku zajmowała się budowlanką w sektorze przemysłowym, a następnie poszerzyła swój profil o budownictwo mieszkaniowe dla dużych deweloperów i klientów indywidualnych. Trzeba się na bieżąco uczyć, wiele nowinek technicznych wchodzi na rynek. No, na szczęście nasz prezes jest gadżeciarzem i lubi nowe technologie, no, lubi je wprowadzać, więc staramy się cały czas podążać za nowinkami. Żeby pan miał oko na wszystkie, to tu jest taki specjalny prezent. Po okresie kryzysu ekonomicznego firma rozpoczęła swoją ekspansję na obszarze Śląska oraz w sferze internetu poprzez swoje spółki córki. Rizer Domy, spółka córka odpowiedzialna za klienta indywidualnego. Na pewno dalsza współpraca z prężnym deweloperem Xenakis Development ze Świętochłowic
i tutaj inwestycje mieszkaniowe. No i nie ukrywam, że dość liczymy również na współpracę przy budowie bloku energetycznego w Jaworznie. Dziś ta rodzinna firma rozrosła się pod względem oferty oraz zatrudnienia. Blisko 120 osób pracujących w firmie to w większości jaworznianie. Aby odnieść sukces w zarządzaniu tak dużą firmą, czego potrzeba? Ludzi. Ludzi, jeszcze raz ludzi, przede wszystkim na pewno pasji i zaangażowania. Rizer to jest firma rodzinna, jest nadzór właścicielski, więc my wiemy, że pracujemy dla siebie, pracujemy dla swoich pracowników. Życzymy więc pracownikom i zarządowi, aby kolejne 10 lat minęło pod hasłem, które zdaje się być aktualną, lecz nieformalną misją firmy. Rozwój, rozwój, rozwój. I jeszcze raz rozwój.